Cykl Samochodzik Zbigniew Nienacki Księga Strachów Czyta Jacek Rozdział pierwszy Co to jest Księga Strachów? Tajemnicze emesy. Co się stało w ruinach Obserwatorium Astronomicznego? Postanowienie o nowej wyprawie. Do czego służyła mosiężna tulejka? Tajemnicze i groźne wydarzenia, a przede wszystkim udział w nich osób dość znanych w pewnych kręgach, skłoniły mnie do pominięcia kilku nieistotnych szczegółów z tej pełnej niebezpieczeństw historii. Czytelnicy Księgi Strachów nie pogniewają się chyba na mnie o to, że nie wymieniłem prawdziwych nazwisk tych osób, oraz wybaczą mi zmianę nazwy miejscowości, w jakiej się te dramatyczne zdarzenia odbyły. Zainteresowani i tak będą wiedzieli, o kim pisze, a wielbiciele pięknego krajobrazu zapewne zdołają odnaleźć jezioro Jasień, nawet jeśli okaże się, że w rzeczywistości nazywa się ono inaczej. Historia ta zaczęła się dla mnie pod koniec lipca, gdy z obozu harcerskiego powrócili do miasta trzej młodzi przyjaciele Wilhelmetel, Cokole Oko i wiewiórka. Natychmiast po przyjeździe odwiedzili mnie w mym mieszkaniu, aby opowiedzieć o swych wakacyjnych przygodach. W sierpniu każdy z nich jechał na pozostałą część wakacji razem z rodzicami. Pozostawali więc w mieście tylko przez kilka dni i w tym to czasie niemal codziennie składali mi wizyty. Ja także miałem im co opowiadać, właśnie powróciłem z Pragi, gdzie wespół z czeskim historykiem sztuki, panem Dochnalem, udało mi się rozwiązać zagadkę, którą ochrzciliśmy kryptonimem tajemnica tajemnic, o której być może w przyszłości napiszę. W sierpniu wybrałem się na zasłużony wypoczynek, choć jeszcze nie byłem zdecydowany, dokąd skieruję swój samochód wypełniony sprzętem turystycznym. Obóz harcerski, na którym przebywali trzej moi młodzi przyjaciele, znajdował się na pojazierzu Myśliborskim, w przepięknej krainie bogatej w lasy, rzeki, jeziora i stawy. Uroczy ten zakątek mieści się w najdalej wysuniętym na zachód łuku Odry. Bez trudu możecie go odnaleźć na mapie. Chłopcy pokazali mi swoje wakacyjne zdjęcia. Zobaczyłem lesiste brzegi jeziora, jasień, pałac niemieckiego grafa, zamieniony na dom wypoczynkowy dla zagranicznych turystów, obóz harcerski, kilkanaście wielkich namiotów zbudowanych tuż za kolonią domków campingowych. Obejrzałem również brulion, na którym napisano wielkimi literami: Księga strachów. Zauważyłem w Brulionie wklejone fotografie jakichś ruin porosłych krzakami, zdjęcie wielkiego głazu narzutowego i rozstaju fleśnych dróg, gdzie stał pochylony krzyż. Pozostałe stronice Brulionu zapisane zostały kształtnym pismem Wilhelma Tella. Oglądając zrobioną przez chłopców mapę okolicy, dowiedziałem się, że jezioro Jasień kształtem swym przypomina literę Pałac leży po jednej stronie wypiętego brzuszka tej litery, a po drugiej stronie znajduje się kolonia domków campingowych. Tam także obok był obóz harcerzy. Na mapie kilka miejsc zaznaczono czerwonymi krzyżykami i literkami MS. Nic z tego nie rozumiem, powiedziałem ze zdumieniem. Co znaczą litery MS? I co to za księga strachów? Nie słyszał pan nigdy o księgach strachów, zdziwili się chłopcy. To przecież bardzo dobrze znana zabawa harcerska. Polega ona na tym, że na mapie okolicy, gdzie przebywa drużyna harcerska, zaznacza się wszystkie miejsca, w którym rzekomo straszy. M. to właśnie miejsce, w którym straszy. Potem robi się księgę strachów i zapisuje w niej wszystkie legendy o różnych miejscowych strachach. A następnie poszczególne zastępy odwiedzają nocą owe MSY, i po stwierdzeniu, że żadnych strachów się nie spotkało, harcerze zostawiają tabliczkę z napisem: Sprawdzono. Strachów nie ma. Bardzo ładna zabawa i zapewne pełna emocji przyświadczyłem. Oczywiście odwiedziliście wszystkie te zaznaczone na mapie MSY i nigdzie strachów nie napotkaliście, bo żadnych strachów nie ma. Nie wierzę w duchy ani w upiory, stwierdził Wilhelmetel, a Sokole oko przytaknął mu głową. Tylko wiewiórka odwrócił twarz w stronę okna. Jak gdyby nagle zainteresował się latającymi po niebie gołębiami, wydało mi się, że chłopiec nie chce się wypowiedzieć ani na tak, ani na nie. A ty, co o tym myślisz? Zapytałem go. Wzruszył ramionami. Uważam. Że zdarzają się jednak sprawy, które nie tak łatwo wyjaśnić przy pomocy rozumu. Zresztą, znowu wzruszył ramionami Pan mi tak samo nie uwierzy, jak cała nasza drużyna. Ty znowu swoje zaczynasz oburzył się sokole oko. Przez ciebie nasz zastęp stał się pośmiewiskiem drużyny. Po prostu zemdlałeś w ruinach Starego Obserwatorium i miałeś przykre majaki. To wcale tak nie było. Bronił się wywiórka. Znaleźliśmy cię zemdlonego czy nie znaleźliśmy? Zapytał go surowo Wilhelm Tell. Ja zemdlałem potem, przedtem zaś zdarzyła mi się ta straszna historia, tłumaczył wywiórka. A ten mosiężny przedmiot, który leżał obok mnie? Co to jest takiego? Proszę, niech pan zobaczy. Wiewiórka pogrzebał w kieszeniach spodniej i podał mi mosiężną tulejkę. Duchy nie zostawiają tego rodzaju przedmiotów, drowił sokole oko. Bo ja wcale nie mówię, że spotkałem ducha, odparł zaczepnie wiewiórka. Stwierdzam tylko, że widziałem tajemnicze sprawy. Więcej na ten temat nic nie powiem, bo i tak mi nikt nie uwierzy. A ja swoje wiem i przekonać się nie dam. Ten przedmiot leżał tam zapewne na długo przed naszą wizytą. Tylko go przedtem nie zauważyliśmy, pogardliwie rzekł Wilhelm Tell. W starym obserwatorium astronomicznym zapewne można znaleźć wiele różnych dziwnych przedmiotów. Kłócili się jeszcze czas jakiś, a ja oglądałem mosiężną tulejkę stanowiącą przedmiot sporu. Starałem się nadać swej twarzy wyraz obojętności. Z trudem jednak hamowałem ogarniające mnie podniecenie. Wreszcie oddałem wiewiórcy tulejkę i zapytałem: Cóż to za ruiny obserwatorium astronomicznego? I jak to właściwie było z tym zemdleniem? Wiewiórka był obrażony na swoich kolegów. Nic więcej nie powiem. Złożyłem zeznania zapisane w księdze strachów i nie zamierzam ich odwołać choćbyście się ze mnie śmiali przez kilka miesięcy Wilhelm Tell podsunął mi brulion W księdze strachów znajdzie pan dokładny opis całego zdarzenia Jeśli pan chce możemy księgę zostawić panu do jutra Potem musimy ją zwrócić drużynie Czym prędzej schowałem brulion do szuflady biurka Kiedy znaleźliście tulejkę zwróciłem się do sokolego oka to było w przeddzień naszego wyjazdu z obozu. Leżała w pobliżu zemdlonego wiewiórki, w ruinach starego obserwatorium. Ach tak, więc od tej chwili upłynęło zaledwie cztery dni liczyłem głośno. Wilhelm Tell zerknął na mnie uważnie. Zainteresowała Pana ta sprawa? Odpowiedziałem wykrętnie. Po prostu chcę poznać istotę waszego sporu. Dlatego chętnie przeczytam Księgę Strachów. I już więcej nie nawiązywałem w rozmowie do tej sprawy. Opowiedziałem chłopcom o swych przygodach w Pradze i nawet radziłem się, czy napisać o nich nową książkę. Lecz gdy tylko zamknęły się drzwi za moimi przyjaciółmi, szybko wróciłem do biurka, położyłem na nim Księgę Strachów i zagłębiłem się w lekturze. Tej nocy światło bardzo długo nie gasło w moich oknach. O drugiej po północy sięgnąłem na półkę, gdzie trzymałem przewodniki z różnych okolic Polski i rozłożyłem mapę Pojezierza Myśliborskiego. Wiedziałem już, dokąd skieruję swój wehikuł i gdzie spędzę urlop. Nad Jasieniem, tam gdzie jeszcze przed kilkoma dniami obozowali moi przyjaciele. Ale nie wolno mi było o tym mówić. Zapowiadała się bardzo niebezpieczna przygoda, więc wolałem, aby chłopcy sierpień spędzili ze swoimi rodzicami. Gdybym wtajemniczył ich w swe podejrzenia, zmusiliby mnie do zabrania ich ze sobą, a tego właśnie chciałem uniknąć. Nazajutrz oddałem im księgę strachów i powiedziałem, że trudno mi jest wypowiedzieć się na temat niezwykłych przeżyć wiewiórki. Potem szybko pożegnałem ich, gdyż. Jak powiedziałem i co było zresztą prawdą, nadeszła pora mego wyjazdu na urlop. Dokąd? Gdzieś w Polskę, bez żadnego celu, rzekłem mocno ściskając ich dłonie. Naprawdę zaś już na nazajutrz chciałem być w jasieniu. Albowiem domyślałem się, jak to było naprawdę z przygodą wiewiórki Opowiedziała mi o tym mosiężna tulejka, którą znaleźli obok niego. Była to łuska naboju do Pistoletu gazowego. Kilkakrotnie oglądałem taki pistolet. Widziałem naboje do niego. Moi trzej przyjaciele poszli nocą do starego obserwatorium, aby stwierdzić, czy tam straszy. I do jednego z nich, wiewiórki, ktoś strzelił z gazowego pistoletu, oszałamiając go i powodując krótkie omdlenie. Już sam taki fakt wystarczyłby, aby skierować mój wehikuł w tamte okolice. Interesujących faktów było jednak więcej, znalazłem je właśnie w księdze strachów. I tym wydarzeniom poświęcam tę książkę.